Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 werset. Jak dobry jest twój wzrok. To, jak postrzegamy wydarzenia w naszym życiu, ma wpływ na to, jak żyjemy. Wszystko zależy od perspektywy. Jest tak również z naszym duchowym życiem. I jest tak również w naszym duchowym życiu. Zastanów się dzisiaj nad pytaniem, jak postrzegasz Pana Jezusa Chrystusa? Niektórzy postrzegają Go jako dobrego człowieka, inni jako odrzuconego. Rzeczywiście, oba te stwierdzenia są prawdziwe. Piłat wyprowadził Go przed ludzi i powiedział: oto człowiek. Jana, 19 rozdział, 5 werset. To, czego nie widział Piłat, ani nie widzi żaden niewierzący, to zmartwychwstały człowiek. Nasz Pan nie jest już człowiekiem na krzyżu. Zmartwychwstał, wstąpił na wysokość, uwielbiony człowiek siedzący po prawej stronie majestatu na wysokościach. W liście do Hebrajczyków, rozdział 2, czytamy: widzimy raczej tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Musimy zobaczyć go jako człowieka wybranego przez samego Boga, który dał swoje życie za nas na Golgocie. Jako wzbudzonego z martwych, uwielbionego w Bożej chwale. Zanim zobaczymy go jako cel chrześcijańskiego biegu, musimy najpierw stać się uczestnikami tego biegu. Jak postrzegasz Pana Jezusa Chrystusa? Jak bliski jest On dla ciebie? Czy jest On dla ciebie tylko dobrym człowiekiem? Pewni Grecy opisani w Ewangelii Jana, 12 rozdział, 21 do 32 wersetu, chcieli widzieć Jezusa, a Pan Jezus im odpowiedział. On był tym ziarnkiem pszenicy, które wpadło do ziemi i umarło. Ponieważ umarł, mógł przynieść obfity owoc przez zmartwychwstanie. Czy widzisz go dzisiaj jako tego, który wstąpił z ziemi do nieba? Czy Jego ofiarna miłość przyciąga cię do Niego? Czy możesz powiedzieć w swoim sercu, że On jest Bożym Synem, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie? Jeśli tak, aleluja, jak wspaniale Go postrzegasz.